Cześć wam, dzisiaj jest Wizu, wizualnie ta gra nazywa się Star Wars Galaxy of Heroes i witam was w ostatnim evencie z tej paczki postaci i statku, który został dodany z najnowszego filmu. Jak widać, te postacie wychodzą paczkami, tak po dwie, po trzy. W sumie nie, Kira wyszła jako solo postać. Nie, Kira wyszła z Enfysnest, czy Enfysnest wyszła chwilę później? Nie, Enfysnest wyszła później. Więc pierwsza była paczka Han z Chewiem, później była Kira, później była Enfysnest i teraz jest paczka trzech różnych postaci. W ostatnich dniach zapewne mieliście młodego Lando Carlissiana, jego droida L337 i teraz będzie statek, nowy statek. Kultowy statek, który się nazywa nie mniej, nie więcej, tylko Sokół Millennium. Zanim został Sokołem Millennium chyba, nie było w filmie, czy było w filmie, nie wiem, czy to było użyte z nazwy. Tak czy siak, mamy statek do odblokowania w tym trybie Marquee Event, gdzie możemy się zapoznać z zdolnościami danego statku. No i sobie go odblokować tam na 2-3 gwiazdki, w zależności od tego, jak daleko uda nam się przebić. Powinno nam się udać całkiem przebić. Po kolei, jeżeli chodzi o skille. Pierwszy skill to jest Double Down. Deals damage to an enemy with a chance to grant defense penetration up to Lando's Millennium Falcon and a random ally. Czyli Double Down na polski to można przetłumaczyć, to jest, jeżeli ktoś coś zrobi i skonfrontowany w związku z tym potwierdza swoje stanowisko, to jest Double Down. Na przykład obrazicie kogoś i ludzie zrobią: aby tak! Zwyzywałem szuję! To wtedy jest Double Down na tym, nie? To tak na polski kulturowo przetłumacząc. Czyli zadajecie obrażenia wybranemu przeciwnikowi z szansą na to, że to grant defense penetration. Aha, że dostaniecie defense penetration up na właśnie ten Lando's Millennium Falcon i na jednego randomowego Alaisa. Okej. Okay. Możemy sobie wybrać dowolne statki, weźmiemy może tak. Czy to jest Bix? To jest Bix, więc weźmiemy Bixa, bo tank jest jak zwykle bardzo potrzebny. Wziąłbym drugi Sokół Millennium, ale niestety nie posiadam, więc no. Kogo można tu wziąć z fajnych postaci? A, weźmy tym, co latamy mniej więcej teraz na... Nie. Dajcie mi FO. First Order. To. Nie, nie to. To, tak. I tutaj... Nie, tu już chyba możemy wszystko. O, wow. Aha, Akbar dowodzi. No dobra, to tłumaczy wszystko. Nie wiem, whatever, weźmy Vadera. Misje nie powinny być zbyt trudne, przynajmniej mam nadzieję. Fajnie ten statek wygląda. Jak mi się nie podoba ten design z przedłużonym przodem, tak w grze wygląda całkiem przyjemnie. Plus malowanie jest irytujące, ale to nieważne. Try using double down to deal damage with a chance to gain defense penetration up. Co tu mamy drugie? A nie, dobra, nie, to będzie na następny... Tego trzeba było bić, tego! Bijemy dziada! Nie! Kusimy go! O, jest, super. Sobie możecie bić Bixa, a my dalej klepiemy tym standardowym atakiem, bo on jest w tym momencie na testach, więc ja. To jest mój pierwszy Sokół Millennium, którego odblokuję. Wzruszam się strasznie, jako że Sokół Millennium tamten mi absolutnie nie jest po drodze do wydropienia, a jest statkiem niezbędnym wręcz w tym momencie. To jest... Ale ja zrobiłem postać, na której nodzie jest Sokół Millennium. Zrobiłem ją na, nie wiem, chyba rok zanim dodali Sokołem. W ogóle zanim dodali statki, to ja robiłem tą postać, więc no. Buckle up, Buckle up, czyli zapnijcie się, zadaję obrażenia i zarzuca offense down na przeciwnika. Ten atak zadaje więcej obrażeń przeciwko zdebufowanym wrogom. No dobra, znowu seriously, że tak powiem. Dobra, bierzemy mniej lub bardziej randomowy team, bo nie chce mi się tego przeklikiwać za każdym razem i ten, a widzę, że te misje są dość proste, przynajmniej na początku. To szkoda, że nie zapamiętało ustawienia, ale no.
Use against debuff target to deal more damage. Deal physical damage, czyli zadamy fizyczne obrażenia wybranemu przeciwnikowi, zarzucając offense down na dwie tury, ma 25% więcej obrażeń za zdebuffowanie przeciwnika, znaczy jeżeli jest debuffowany. Ta animacja była paskudna, takie yeee, lecimy sobie piu 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 piu. To mi się strasznie nie podobało. Ale co ja tam mogę? Dobra, panie, Wadera teraz, Wadera. Zwaderujmy gościa. Straszne. Calculated Enchantment, czyli wykalkulowane ulepszenie, zadaje obrażenia i dispeluje wszystkie buffy na przeciwniku. Czyli klikujecie obrażenia i zdejmujecie z niego buffy. Spoko. Wtedy Millennium Falcon Lando dostaje offense, dostaje ofensywę, która się stakuje w zależności od tego, ile buffów zdjęliście z wroga. No okej. Okay. Whatever. Pomijając Wadera, to poszliśmy tym razem 100% ten Republika. Okej. Ten ma na sobie debuffa, więc może wykorzystajmy to, że ma debuffa, ale w sumie to my chcemy skroić tego pana tak naprawdę. Czy jednym atakiem nam się uda? Nie, przeżyli skubani. A, myślałem, że tych dwóch dokroi, a tamten trzeci zostanie. To było złe. Ma debuffa, więc można cisnąć i cisnąć w ten sposób. Warto wyrabiać sobie te nawyki za każdym razem, jak gracie, żeby wybierać te postacie, które trzeba wybrać do sklepania. Lecimy dalej. Graż nic nie wyłączył, graż nic nie wyłączył. Tier 4, coin toss, czyli rzut monetą. Daje Sokołowi Millennium od Lando critical damage zapewnia critical damage za każdego przeciwnika, który nie ma na sobie buffa. Okej, okay. Sokół Millennium ma szansę na zarzucenie pozytywnego efektu na kogoś z własnej drużyny i negatywnego efektu na przeciwnika na początku swojej tury. Czyli za każdym razem, jak jest jego tura, to jest szansa, że zrobi łup, 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 dup. Fajnie. Gdzie są jakieś rebelianckie statki? Są tu jeszcze jakieś rebelianckie statki w ogóle? Chyba nie bardzo. Lul. Wydawało mi się, że jeszcze są. Dobra, to idziemy po prostu w jasną stronę mocy, żeby było, że poszliśmy w jasną stronę mocy. Ludzie prawie same... Wszystkie X-Wingi zebrałem na wycieczkę. To jest w ogóle szacun. Wow. Okej. Tak, widzę. Tu jest opis tej zdolności. O! Mogę strzelić, dobra, super. Tego gościa się chcemy pozbyć. Aha, polujesz na kogoś. Dobra, nie przeszkadzamy w polowaniu łowcy. Kabel nie sięgnie, nie jestem w stanie jej pokazać, ale no, zaciekle poluje. Ogonem. Paskudna jest ta antena satelitarna, taka płaska leżąca, what the heck, kto na to wpadł? Strategia, kiedy Sokół Millennium mający all in, nie wiem co to jest. Aha, kiedy Sokół Millennium ma na sobie status zapewne all in, wszyscy na pokładzie, nie wiem jak to przetłumaczyć, kopiuje wszystkie buffy ze wszystkich pozostałych statków. Przesadzone bardzo. I Sokół Lando bierze dodatkową turę.
Za każdy statek przywołany wcześniej przez nasz Capital Ship, czyli im dalej w rozgrywkę jest. A teraz my go przyciągamy ten. Dobra, 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 to robimy tak. Weźmy sobie tego. Weźmy sobie ten duet. I o, ideolo. Czy będziemy mogli wystartować od razu z przywołania? Tak. To. Czyli to jego kopiowanie to jest w momencie wejścia na misję. Jak najbardziej mi się to podoba, szczególnie jeżeli gracie przeciwko jakiejś buferskiej drużynie i tu nagle wjeżdża Lando Calrissian cały na biało, nie? Więc chociaż nie wiem, czy on miał tam cokolwiek na biało, ale no. Okej. Okay. Ciekawa zdolność. Praktyka. No to praktyka praktyką. Praktyka czyni mistrza. Nie wiem, zróbmy to ustawienie co ostatnio. Było nie najgorsze. Zdechło. Mielimy ich. Nie zdążymy nawet przywołać Lando Calrissiana. No super. Tak, trochę po bandzie. Fajne testowanie. Widzicie tutaj ten gdzieś soku Millennium? Nie? No, może? I ostatni tir, z którego możemy dostać surowce. Szkoda, że nie surowce do statków. Bardziej bym się ucieszył z surowców do statków, chociaż szczerze powiedziawszy nie narzekam. I tak jest fajnie, więc no. Miło, że dają. Chcemy spiłować tego gostka. Nie patrząc na to, że jest bez sensu wystrzeliwanie bonus ataków, jak nie mamy tego. Dobra, ten strzel, to go mamy z głowy. I nawet nam się uda zapewne przywołać Lando Calrissiana do walki. To jest ciekawym rozwinięciem wypadków w porównaniu do poprzedniego meczu. Boom. Zastanawiałem się. Why not? No nic. To była ostatnia misja zapewne z tych nowych. W ten sposób można sobie odblokować Soka Millennium od Lando Calrissiana. Nie najgorzej, całkiem proste, nagrody fajne. Ja wam dziękuję za uwagę i niech moc będzie z wami. Hej! Teraz odblokujmy i dodajmy do kolekcji ten stateczek. Czy będzie nas stać, żeby go całkiem sobie tam rozbudować? Mam nadzieję, że tak. Bo szczerze powiedziawszy, to jest statek zawsze jeden więcej. Jej, a u mnie ze statkami jest, powiedziałbym, że krucho. Ale situation jest taki, że nie stać mnie na maksa go... Dobra, paknijmy w to wszystko. Go rozbudujemy. Jak tylko dofarmimy milion, czy tam ile potrzeba. Na początek to nic my z nim nie zrobimy, no bo i Lando i L337 są słabi, plus jeszcze statek trzeba złożyć do końca. No ale ten przód jest... Nie przekonuje mnie. Wiem, dlaczego takie jest, widziałem film, ale tak czy siak nie przekonuje to mnie.